Witam bardzo serdecznie w sobotę 5 lutego hasłami biblijnymi na dzisiejszy dzień. Pierwsze hasło biblijne z Księgi Psalmów, z 33 psalmu, werset 12, gdzie jest napisane: Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. I w liście do Galacjan w 4 rozdziale, w 6 i 7 wersecie czytamy: Ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do waszych serc, wołającego Abba, Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Dzisiaj sobota. Mam nadzieję, że jest to taki dobry czas też ku temu, aby troszeczkę odpocząć, aby nabrać sił po całym tygodniu, też przed tym wszystkim, co jest przed nami. I cieszę się, że też możemy się spotykać przy okazji rozważania Bożego Słowa, zastanawiając się nad tym, co Pan Bóg dzisiaj ma nam konkretnego do powiedzenia właśnie poprzez te biblijne wersety. I na początku takie pytanie. Czy są wśród nas osoby, może tacy pasjonaci, którzy lubią tworzyć drzewa genealogiczne? Może w tym momencie ktoś sobie pomyśli: tak, ja jestem faktycznie taką osobą, która czymś takim się zajmuje, która lubi tego typu czynności tworzyć. Myślę sobie, że jest to coś bardzo zaawansowanego, bo nieraz wymaga to bardzo wiele czasu, aby ktoś po prostu, poszukując tak naprawdę swoich korzeni, swojej historii, był w stanie odnaleźć ją, patrząc także wstecz, szukając różnych powiązań, różnego rodzaju ludzi, którzy byli też przed nami. To wcale nie jest takie łatwe. Wymaga to naprawdę wielkiego poświęcenia i wymaga to szerokiego okresu czasu, aby takie drzewo genealogiczne powstało. Mówię o drzewach genealogicznych z tej perspektywy, że poniekąd mówią także one o historii, siłą rzeczy. Żeby zrozumieć teraźniejszość, pokazują jakąś historię, która jest za nami. I też bardzo podobnie jest w kontekście historii, chociażby jako przedmiotu, który jest nauczany w szkole. No bo przecież historia, oczywiście z jednej strony, to perspektywa tego, co jest za nami. Ale z drugiej strony, dzięki historii, bardzo często jesteśmy w stanie zrozumieć to, co jest wokół nas i także myśleć o przyszłości, o tym, co jest przed nami. Mówię o tym dlatego, że w naszych dwóch dzisiejszych wersetach biblijnych pojawia się słowo dziedzictwo. Czytamy tutaj o szczególnym dziedzictwie, które zostało przez Pana Boga ustanowione. Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. Dziedzictwo z tej duchowej perspektywy. Myślę, że to bardzo ważne, żebyśmy się zastanowili, jak to wygląda. Dlatego, że mówiąc o dziedziczeniu w tym świecie, często się podkreśla, że ktoś odziedziczył jakąś wartość, na przykład jakiś spadek, coś wartościowego i tak dalej, i tak dalej. Ale w tym duchowym kontekście zastanówmy się, jaką wartość myśmy odziedziczyli. Dlatego, że z tego duchowego aspektu wynika taki bardzo szczególny fakt, że jesteśmy dziedzicami bardzo szczególnej obietnicy. Jesteśmy dziedzicami dzieła zbawienia, które zostało dokonane przez Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Jeżeli Jezus jest naszym Zbawicielem, naszą drogą, naszą prawdą i naszym życiem, to tak naprawdę to dziedzictwo jest największym możliwym przywilejem, jaki jest dany chrześcijaninowi. To jest absolutnie niesamowita i wybitna sprawa. I myślę sobie, że wielu z nas prawdopodobnie doświadcza tego w życiu, kiedy zdamy sobie sprawę z faktu, jak wielkim przywilejem jest to, kim jesteśmy właśnie dzięki temu, co dokonał Jezus. Pomyślmy dzisiaj o tym. A z drugiej strony, to duchowe dziedzictwo to także kwestia tego faktu, że bardzo często w obrębie różnych pokoleń Boże Słowo może być przekazywane. I często to, kim jesteśmy, w dużej mierze także wynika z tego, w jaki sposób nasi rodzice, nasi dziadkowie, ludzie gdzieś tam przed nami, na różnych naszych drogach, też wskazywali nam na Pana Boga, przekazywali nam Boże Słowo. I to też jest takim szczególnym przywilejem, że w ten sposób także możemy czerpać z takiego szczególnego dziedzictwa, takiego duchowego dziedzictwa. I życzę nam wszystkim dzisiaj tego, abyśmy umieli się tak troszeczkę zatrzymać i zastanowić nad tym szczególnym przywilejem, nad tym przywilejem Bożego dziedzictwa,
nad przywilejem tego, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Spróbujmy dzisiaj odpowiedzieć sobie na to pytanie, także z wdzięcznością patrząc na siebie samych, przez pryzmat tego, czego dokonał dla nas na krzyżu Jezus Chrystus. Życzę nam wszystkim dobrego, błogosławionego dnia. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.